Pokażę Wam dzisiaj, jak przerobiliśmy to pomieszczenie, a potem zrezygnowaliśmy z tego pokoju i powiększyliśmy kilka opcji. Sprawdziliśmy kilka układów. Kuchnia tutaj została w tym miejscu, ale jak widzicie, jest bardzo mało miejsca. Lodówka jest osobno, stół musi być doklejony do ściany. Tutaj mamy małą szafkę i sofę, więc to nie było idealne. Potem próbowaliśmy ze stołem, który się znajdował bliżej kuchni, a sofa była na ścianie, a tutaj ścianka telewizyjna. W tej opcji przenieśliśmy kuchnię tak, żeby wszystko było w jednym rzędzie, żeby lodówka nie była osobno i zrobiliśmy sofę z kącikiem telewizyjnym tutaj, a strefę do jedzenia tu. W tej wersji zamieniliśmy stół z sofą, a w tej wersji zrobiliśmy sofę przy ścianie tak, żeby ta część była jak najbardziej otwarta i tutaj zrobiliśmy taką małą wyspę, ale żadna z tych wersji nie była idealna, dlatego rozwaliliśmy tą ściankę i powiększyliśmy o to pomieszczenie, bo akurat tak mogliśmy. I powstało takie wnętrze. Mamy bardzo dużą kuchnię z dużą wyspą. Mamy sofę z częścią telewizyjną. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I telewizor na tej części. Pokażę Wam, jak to wygląda. Z małego, ciasnego salonu zrobiło się bardzo duży, wszechstronny salon, w którym wszystko się mieści. I mamy bardzo dużo miejsca na gotowanie. A tu od strony stołu. Zobaczcie, jak to wygląda. I na kącik telewizyjny. Jestem ciekawa, czy Wam się podoba, bądź który układ Wam się najbardziej podoba. Dajcie znać w komentarzu.